Cześć kochani, słuchajcie, dzisiaj będę chciała Wam pokazać, jak wykonać taki sweter. Bardzo dużo osób prosiło mnie o sweterek w serek, także proszę bardzo, jest sweterek w serek. Sweter jest bardzo prosty w wykonaniu, bardzo szybko się go robi, także polecam Wam wszystkim tym, którzy mają ochotę właśnie na taki sweterek. Słuchajcie, do wykonania takiego swetra użyłam włóczki Cotton Merino. To jest włóczka od Hobby. Jest to bardzo, bardzo fajna włóczka. Mamy tutaj 50% wełny, 50% bawełny, także myślę, że taka włóczka odpowiednia, a nawet idealna na wiosnę. Co tu jeszcze? Jeżeli ktoś tutaj jest zainteresowany, to mój kolor to numer 302. Jeżeli chodzi o grubość drutów, to mamy grubość drutów 4 mm. Ja właśnie takich użyłam. I co jeszcze? Aha, i użyłam 9 motków. Tylko to 9 to jest takie, tak naprawdę użyłam 8 i tam troszeczkę z tego 9 poszło, także musicie wziąć to pod uwagę. Oczywiście lepiej mieć ten motek więcej niż ten motek mniej. Także to jest właśnie ta włóczka Cotton Merino, bardzo, bardzo fajna. 9 motków, druty 4 mm grubość. I właśnie takich drutów użyłam. Słuchajcie, ja praktycznie przez cały sweter używałam drutów, tych drutów 4 mm. Są to druty na żyłce 60 cm oraz druty 4 mm takie na, słuchajcie, one mają długość 30 cm i to są świetne druty do robienia rękawów. Ja je właśnie używałam tutaj i praktycznie cały czas ze mną były, aż do samego końca. Dopiero przy końcu zmieniłam, ponieważ tutaj mamy już druty 3 mm, jeżeli chodzi o ściągacze. Właśnie mamy druty grubość 3 mm i tutaj mam żyłkę 80 cm. Robiłam to Magic Loopem właśnie te ściągacze tutaj oraz tutaj. Tutaj na górze również mamy 3 mm i to już zmieniłam na te druty 40 cm, ponieważ nie miałam 60, ale 40 cm też jest ok. Także te wszystkie druty są potrzebne. Oczywiście, jeżeli korzystacie z metody Magic Loop, no to nie potrzebujecie aż tylu drutów. Wtedy na przykład ta czwórka tylko Wam wystarczy i będziecie sobie Magic Loopem robić też rękaw. Także tutaj od Was zależy. Co jeszcze potrzebujemy? Słuchajcie, potrzebujemy jeszcze cztery markery i igłę dziwiarską. I to wszystko, co potrzebujemy. No więc rozpoczynamy. Słuchajcie, naszą robótkę rozpoczynamy od naszego kółeczka, od naszej pętelki. Robimy to w taki sposób, że tę końcówkę przekładamy tutaj z tyłu, łapiemy palcami, mamy pętelkę i tę krótszą właśnie końcówkę przeciągamy przez tą pętelkę i właśnie powstaje nam supełek, w który wkładamy drut. Zaciągamy. Ja, słuchajcie, zaczynam swoją pracę od drutów 4 mm. Długość tutaj tej żyłki to 60 cm. Będziemy teraz narzucać nasze oczka. Słuchajcie, tych oczek będzie 66 i robimy to w nasz prosty, taki klasyczny sposób, ten, co zawsze Wam pokazuję. Robimy to w taki sposób, czyli łapiemy nitkę w ten sposób. Pokazuję jeszcze raz. Ok. I teraz tak, drut ląduje pod spodem, tutaj od góry i mamy oczko. Pod spodem, tu od góry i mamy oczko. Pod spodem, od góry i mamy oczko. I w taki sposób nabieramy 66 oczek na nasze druty. Zobaczcie, mam już moje oczka na moich drutach i tutaj generalnie nie musimy się przejmować, czy te oczka są przekręcone, czy nie, ponieważ będziemy na samym początku pracować w te i we w te. Będziemy teraz robić nasz pierwszy rząd i w tym samym momencie będziemy wkładać markery na nasze druty. Tutaj nie będziemy dodawać żadnych oczek, dopiero przy kolejnych rzędach. Także ja już mam przygotowane 4 markery, Wy również możecie sobie przygotować i będziemy w tym momencie właśnie wkładać nasze markery na druty.
I teraz uwaga, będziemy robić pierwszy rząd, będziemy przerabiać generalnie pierwszy rząd oczkami prawymi. Oczko prawe, słuchajcie, robimy w taki sposób, że wkłuwamy się tutaj od spodu i przeciągamy nitkę właśnie przez to oczko. O, muszę uważać, mam dużo tutaj takich nitek. Przeciągamy przez to oczko, ok, i ściągamy z drutu. I mamy oczko prawe zrobione. Robimy jeszcze jedno oczko prawe. Jeszcze jedno oczko prawe. I zakładamy drut. Teraz robimy 14 oczek na prawo. Czyli cały czas sobie tutaj robimy na prawo pierwszy nasz rząd. Dwa. Osoby początkujące oczywiście, słuchajcie, te pierwsze oczka, tutaj ten pierwszy rząd może Wam bardzo ciężko wychodzić, ale to się tym akurat nie przejmujcie. Pierwsze rzędy zazwyczaj takie są. Dopiero przy drugim rzędzie już to będzie łatwiej wszystko wyglądało. Dobra, robimy 14 oczek na prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11, 12, 13, 14. Wkładam marker i jedziemy dalej. Robimy 34 oczka na prawo. Ok, no i zobaczcie, tak to u mnie wygląda. Jeżeli chodzi o markery, rozkładają się one w taki sposób. Nasza cała robótka generalnie rozkłada się w taki sposób. Rozpoczęliśmy tutaj, zrobiliśmy dwa oczka na prawo, później mamy 14 oczek, to jest nasz rękaw. Później mamy 34 oczka, to jest nasz tył. I 14 oczek rękaw i dwa oczka na samym końcu. Tak się rozkładają nasze markery. Jeżeli chodzi o pętelkę, pętelkę z drutu ściągnęłam. Zobaczcie, ona jest tutaj. Ją można spokojnie później rozplątać. Jak już skończymy robótkę, to można ją po prostu tutaj zabezpieczyć i ją schować. Ona była nam tylko potrzebna, żeby łatwiej było nam nabrać oczka na drut. Dobra, tak to teraz u nas wygląda. Będziemy robić w drugą stronę teraz, nic nie będziemy dodawać, po prostu będziemy sobie przerabiać ten cały rząd oczkami lewymi. I tutaj mam do Was wielką prośbę, ponieważ bardzo ważne jest, w jaki sposób tutaj przerabiacie swoje oczka. Żeby później po prostu nie było, że Wasze oczka są jakieś przekręcone i Wasz wzór nie wygląda jednolicie gładko. Chodzi mi tutaj o ścieg właśnie jerseyowy, czyli teraz jest bardzo ważne, jak robicie oczka prawe. Oczka prawe Wam pokazałam, teraz pokażę Wam, jak zrobić oczka lewe, ponieważ teraz robimy w te i we w te, a później będziemy oczywiście za jakiś czas zamykać nasze okrążenie i będziemy robić dookoła. Później może się okazać po prostu, że może być tam parę rzeczy nierówno. Dlatego uwaga, będziemy robić oczka teraz na lewo. I teraz od razu uprzedzając Wasze pytanie, ja będę przerabiała wszystkie moje oczka, łącznie z pierwszymi. Później i tak te oczka będziemy narzucać z powrotem na druty, jak będziemy robić nasz dekolcik. Dobra, słuchajcie, jak to robimy? Nitka jest tutaj z tyłu. Tutaj widzicie, że mamy taką pętelkę, która nam mówi, że mamy oczka lewe. Nitka jest z tyłu. Tą nitkę przekładamy naprzód. Wkładamy drut z tej strony i oplata nitka właśnie ten drut. Ściągamy. Jedziemy dalej. Nitka jest z przodu. Wkuwamy się tutaj od tej strony. Nitka oplata drut i mamy oczko lewe. Przenosimy marker i jedziemy dalej. Nitka. Ja może przybliżę kamerę przy okazji. Ok, zobaczcie. Nitka ląduje tutaj z przodu, wkłuwamy się od tej strony, nitka oplata drut i mamy oczko lewe. I w ten sposób przerabiamy cały nasz rząd oczkami lewymi. Do samego
końca. No i słuchajcie, ja już skończyłam moje dwa rzędy, czyli jeden rząd zrobiliśmy na prawo, drugi rząd odwróciliśmy robótkę i przerobiliśmy wszystkie oczka na lewo. Teraz będziemy dodawać sobie nasze oczka. Jeszcze nie będziemy tutaj tego przodu powiększać, dopiero przy kolejnym okrążeniu, ale teraz będziemy już powiększać tutaj przy markerach, czyli będziemy powoli rozpoczynać nasz reglan i pokażę Wam, jak to będziemy robić. Słuchajcie, wybrałam taki najprostszy sposób dodawania oczek, czyli poprzez narzut. Jeżeli oglądacie moje filmy, to oczywiście wiecie, jak to będzie wyglądało. Po prostu jest to najprostszy sposób i jeżeli są to osoby początkujące, to będzie im po prostu bardzo łatwo. Czyli co robimy? Słuchajcie, w okrążeniu dodamy sobie 8 oczek, tak? Czyli 2, 4, 6, 8. 8 oczek dodamy w okrążeniu. I teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Pierwsze oczko przerabiamy na prawo. Zatrzymujemy się. Tutaj mamy oczko przed markerem. Tu jest marker, jest oczko przed markerem i robimy narzut. Narzut. Jedziemy na prawo to oczko, marker. Narzut i jedziemy sobie dalej do kolejnego markera. Cały czas tutaj jedziemy sobie na prawo i zatrzymujemy się oczko przed markerem. Zobaczcie. Narzut, oczko na prawo, marker, narzut i jedziemy dalej. I tak przerabiamy, słuchajcie, cały ten rząd. Ok, i tak to wygląda. Mamy 3 rzędy za sobą. Rozpoczynamy kolejny rząd. Kolejny rząd przerabiamy oczkami lewymi i będziemy również przerabiać nasze narzuty. Czyli teraz nie dodajemy żadnych oczek. Oczka dodajemy w co drugim rzędzie zawsze na stronie prawej, a na stronie lewej przerabiamy oczka na lewo i przerabiamy nasze narzuty. Czyli jedziemy sobie na lewo. Ok, i zobaczcie, jestem przy moim narzucie. Tu jest mój narzut i robię ten narzut na lewo, ale przez tylną nitkę. Uwaga, zobaczcie, nitka ląduje z przodu. Pomagam sobie palcem, wyciągam trochę to oczko, wyciągam stąd to oczko właśnie, wkłuwam się tutaj od tyłu i robię na lewo. Marker, na lewo. Mam narzut. Pomagam sobie, zobaczcie, nitka ląduje z przodu, pomagam sobie tutaj palcem, wyciągam tutaj tą nitkę i robię na lewo. Jest to bardzo ważne, żeby robić właśnie od tyłu to oczko, ponieważ jeżeli będziemy robić od przodu, czyli tak normalnie, że tak powiem, to będziemy mieć dziurki. A my tych dziurek nie chcemy. Jeżeli oczywiście ktoś chce, to jakby nie ma problemu, ale tutaj akurat ja nie chcę tych dziurek, więc przerabiamy przez tylną nitkę. Zbliżam się tutaj do kolejnego narzutu. Ok, jest narzut i zobaczcie, nitka z przodu. Pomagam sobie tu palcem, wyciągam od tyłu i przerabiam na lewo. Na lewo i mamy narzut, pomagam sobie palcem i przerabiam przez tylną nitkę. I tak przerabiam cały ten rząd. Ok, rozpoczynamy kolejny rząd, nasze narzuty już są przerobione, jesteśmy na stronie prawej. Słuchajcie, nasza tutaj góra powoli będzie się zawijać, ale się nie przejmujcie, bo później będziemy nabierać te oczka i tu będziemy robić nasz dekolcik. Słuchajcie, robimy teraz na prawo, ale teraz będziemy dodawać 10 oczek w rzędzie, ponieważ będziemy powoli dodawać oczka tutaj na nasz ten dekolcik z przodu. I teraz tak, normalnie będziemy dodawać tutaj nasze oczka
jeżeli chodzi o reglan, czyli tak jak cały czas teraz Wam pokazywałam, tak będziemy cały czas dodawać nasze oczka. Plus będziemy właśnie dodawać oczka tutaj. Ok, czyli z brzegu jeszcze będziemy dodawać oczka i tak już będziemy pracować cały czas, czyli cały czas na prawo będziemy dodawać nasze oczka, tych oczek będzie 10 w rzędzie, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, a kolejny rząd z lewej strony będziemy przerabiać to na lewo i te narzuty właśnie będziemy przerabiać przez tylną nitkę. Nie będę Wam teraz każdego rzędu pokazywać, dlatego pokażę Wam ten rząd i później już mam nadzieję, że to wszystko załapiecie. Także dobra, słuchajcie, ten rząd teraz, który teraz Wam pokażę, będziemy go powtarzać już później cały czas razem z tym rzędem z lewej strony. Słuchajcie, robimy pierwsze oczko na prawo. Robimy na prawo i od razu zaczynamy. Narzut. Dodajemy właśnie z brzegu nasze oczko. Jedziemy jeszcze jedno oczko i zobaczcie, zatrzymujemy się oczko przed markerem, robimy narzut, ponieważ jesteśmy na prawej stronie, więc robimy nasz reglan, marker, narzut i jedziemy sobie do kolejnego markera. Na prawo. Jedziemy sobie i robimy kolejne narzuty, czyli zatrzymujemy się jedno oczko przed, zobaczcie, jedno oczko przed, robię narzut, na prawo, marker, narzut i jedziemy dalej. Tak robimy cały rząd. Tutaj chcę Wam jeszcze pokazać końcóweczkę, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, jesteśmy przed markerem, jedno oczko, ostatni marker. Robimy oczywiście nasz narzut, tu przerabiamy na prawo, narzut i zobaczcie, robimy jedno oczko, drugie i narzut i przerabiamy. Tak to wygląda. I teraz słuchajcie, będziemy tak pracować cały czas. Ok, czyli teraz przerabiamy na lewo nasze narzuty przez tylną nitkę, tak jak Wam wcześniej pokazałam, a później znowu rozpoczynamy tutaj na prawo, dodajemy 10 oczek w rzędzie za każdym razem. Ok, no i zobaczcie, tak to u mnie wygląda. Ja już zrobiłam, skończyłam tę część. Tak to tutaj wygląda, tak wygląda mój reglanik z każdej strony. Zobaczcie, przód wygląda w ten sposób i teraz Wam powiem, jeżeli chodzi o ilości tutaj oczek, to mamy tutaj przód 33 i tył wtedy ma 66, czyli wszystko się zgadza, przód i tył ma tyle samo, a rękawy mają po 46 oczek. I teraz tak, będziemy teraz kontynuować naszą pracę, ale już będziemy dookoła to robić. I teraz tak, ja właśnie w moje ostatnie okrążenie to było takie, gdzie dodałam moje oczka, ale nie przerobiłam ich jeszcze. I teraz będziemy zamykać nasze okrążenie i dalej oczywiście będziemy pracować, będziemy dalej robić nasz sweterek. Ok, czyli generalnie kontynuujemy tutaj naszą pracę na prawo, ale już łączymy naszą robótkę, czyli zobaczcie, tutaj robimy nasze pierwsze oczko na prawo, ale robimy to bardzo mocno tutaj ścisło. Kolejne oczko mamy, jest naszym narzutem, więc przerabiamy je na prawo przez tylną nitkę, czyli nic tutaj się tak naprawdę nie zmienia. Jeżeli mamy narzuty, to przerabiamy je tak samo, jak właśnie przerabialiśmy z drugiej strony te oczka lewe przez tylną nitkę. Tak tutaj przerabiamy tak samo na prawo, ale też przez tylną nitkę. Zaraz Wam pokażę, dojdziemy tutaj do tego pierwszego narzutu, który jest właśnie tutaj.
Ok, mamy tutaj nasz narzut, zobaczcie, i przerabiamy go przez tylną nitkę, czyli dokładnie tak samo, tylko po prostu na prawo. I tutaj też. I jedziemy sobie dalej. I słuchajcie, tak teraz będzie wyglądało to nasze przerabianie, ta nasza praca. Będziemy robić na prawo cały czas. Będziemy narzucać nasze oczka co drugi rząd i w kolejnym będziemy je przerabiać. Jeżeli chodzi o przód naszego sweterka, jeżeli chodzi o nasz dekolcik, to już nie dodajemy tam żadnych oczek. Czyli tak jak wcześniej dodawaliśmy 8 oczek w okrążeniu, tak teraz dodajemy, nie, przepraszam, wcześniej dodawaliśmy 10 oczek w okrążeniu, tak, ponieważ 8 szło na rękawy i 2 na przód. Tak, teraz będziemy dodawać tylko 8, tylko z tych stron, gdzie są nasze rękawy. I tak będziemy teraz pracować dookoła cały czas. Tutaj zbliżam się do kolejnego markera. Zobaczcie, i przerabiam to przez tylną nitkę. I jadę sobie dalej. Jestem tutaj już przy środku. Chcę Wam tutaj jeszcze tylko pokazać. Tutaj mam jeszcze jeden narzut, który przerabiam. I tutaj uważam, robię dosyć mocno tutaj te oczka, aby nie powstało mi tam żadna jakaś dziurka. No i słuchajcie, w ten właśnie sposób, tak jak Wam właśnie powiedziałam, zobaczcie, tak to tutaj wygląda. Tak jak Wam powiedziałam, będziemy cały czas tak pracować i dodawać nasze oczka co drugi rząd. Czyli tak jak w tamtym przerobiłam, tak w tym będę dodawała moje oczka dokładnie w ten sam sposób, w który dodawałam wtedy, czyli również poprzez narzuty. Zaraz Wam pokażę, już dochodzimy do tego momentu. Dobra, jesteśmy i zatrzymujemy się, słuchajcie, jedno oczko przed, narzut, przerabiamy, marker, narzut i jedziemy dalej. I tak pracujemy na zmianę te dwa rzędy cały czas. Kochani, tak to u mnie wygląda. Wiem, że tutaj za dużo nie widać, ponieważ zmieniłam swoje druty na krótsze, ponieważ będziemy teraz oddzielać rękawy od reszty i wiem, że te dłuższe będą dla mnie za długie, więc już wcześniej zmieniłam sobie druty na te krótsze, więc mam teraz druty z żyłką 60 cm. I teraz tak, powiem Wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o całość. Mamy tak, mamy z przodu, mamy 82 oczka i po bokach, jeżeli chodzi o rękawy, mamy po 62 oczka. I teraz będziemy powoli ściągać sobie tutaj te oczka, które są przeznaczone na rękawy. I pokażę Wam, jak będziemy to robić. Ja sobie tutaj tylko przejdę do mojego pierwszego rękawa. Ok, jestem już przy moim rękawie i teraz tak, ściągam marker, on nie jest mi już potrzebny. Mam przygotowane dwie pary drutów, które użyję właśnie tego celu, ponieważ oczka będę ściągać na druty jakieś tam inne. Ważne, słuchajcie, co jest dosyć istotne, jeżeli będziecie to robić, jeżeli będziecie przenosić swoje oczka na druty, to żeby Wasze druty były albo tej samej grubości, czyli 4 mm, albo cieńsze. Oczywiście, no ja czasami, wiecie, że używam grubszych, na przykład 5 mm, ale to dlatego, bo akurat w danym momencie nie mam innych. Jednak lepiej, żebyście mieli właśnie te druty albo w tym samym rozmiarze, albo mniejsze, żeby Wam się po prostu oczka nie porozciągały. I teraz tak, oczywiście jeżeli nie macie drutów dodatkowych, możecie użyć żyłek, są też teraz takie druty wymienne, więc możecie użyć żyłek, możecie użyć też jakiejś takiej nitki uciętej, w sensie jakiejś włóczki uciętej o innym kolorze, ale ja osobom początkującym polecam jednak druty, ponieważ najłatwiej później jest z powrotem jakby je wrzucić i z powrotem pracować. Jeżeli chodzi o przenoszenie naszych oczek na druty, to jest to bardzo prosta sprawa, po prostu je
przenosimy. Bardzo często jest tak, że pytacie się mnie, jak przenosić oczka właśnie na druty. Nie sądziłam, że to może być taka istotna sprawa, ale właśnie teraz Wam pokazuję, jak to robi się. Jest to bardzo prosta sprawa, więc robimy to właśnie w ten sposób. Przenosimy te wszystkie oczka, które są przeznaczone na nasz rękaw, czyli te 62 oczka, na te druty dodatkowe. Robimy to właśnie w ten sposób. Zobaczcie, ja już przyniosłam moje oczka, ściągam ten mój marker również i zobaczcie, co robię z tymi drutami. Trzeba je zabezpieczyć. Ja je zabezpieczam w taki sposób, że je, zobaczcie, ściągam w ten sposób. Wkładam tutaj mój drut z tej strony. Ten drut z tej strony. I powinno być ok. Nic mi tutaj nie powinno przeszkadzać. Jeżeli coś przeszkadza, to możemy jeszcze raz tutaj zahaczyć sobie o te oczka. I teraz jedziemy dalej. I teraz słuchajcie, pod każdą tutaj pachą dodamy sobie po dwa oczka. Wiecie już, jak nabieramy oczka, więc właśnie w ten sam sposób dobieramy oczka. Zobaczcie, jedno oczko. I teraz musimy też sobie zaznaczyć, gdzie będzie nasz początek i koniec okrążenia. I to jest odpowiedni moment. Wkładam właśnie marker. To będzie nasz początek i koniec okrążenia, ok? Więc zrobiłam jedno oczko, narzuciłam. Teraz narzucam jeszcze drugie. I rozpoczynam swoją pracę. Dalej jadę sobie na prawo. To pierwsze oczko robię mocno o tyle, ile mogę. I jadę sobie do mojego drugiego rękawa. Jestem już tutaj przy moim drugim rękawie i robię dokładnie to samo. Biorę sobie druty, tutaj mam teraz inne, i przenoszę je również, te oczka, na te moje druty pomocnicze, czyli robię dokładnie to samo, co robiłam z tamtej strony. I z tej strony robię dokładnie to samo, czyli narzucam dwa oczka i pracuję sobie dalej. Jadę sobie teraz dookoła tak cały czas. Będziemy pracować, słuchajcie, na długość, jaką potrzebujemy nasz sweterek. Cały czas jedziemy dookoła na prawo. W ten sposób. Tutaj chcę Wam jeszcze tylko pokazać te oczka, które narzuciliśmy sobie. Przerabiamy je normalnie, tak, na prawo. Robimy tutaj to pod pachami tak w miarę ściśle, żeby nam wszystko fajnie, ładnie tutaj ładnie leżało. I tak, słuchajcie, tak jak Wam powiedziałam, jedziemy dookoła cały ten nasz sweterek, cały ten dół, tak długo, jak potrzebujemy. Ok, zobaczcie, tak to u mnie wygląda. Teraz Wam powiem, jaką długość ja tutaj mam. Może tak zmierzę Wam spod pachy. Dobra. No i zobaczmy, mamy tutaj około 31 cm, mierząc właśnie spod pachy. I teraz, słuchajcie, będziemy robić nasz ściągacz, czyli będziemy robić dół. Ja tutaj przerobię moje ostatnie oczko i teraz, słuchajcie, ściągam marker, dlatego, ponieważ będę robiła ten ściągacz zupełnie innymi drutami. Druty mam mniejsze, wzięłam rozmiar mniejszy, czyli mam tutaj 3 mm, żyłkę mam około 80 cm. I będę teraz przerabiała właśnie ten dół ściągaczem 1:1, czyli raz oczko prawe, raz lewe. I w tym samym czasie właśnie będę zmieniała moje druty na mniejsze. Wy możecie oczywiście też tak zrobić, znaczy w tym samym czasie zmienić druty, a jeżeli nie, to możecie po prostu je zmienić i dopiero później zacząć robić okrążenie. Dobra, będziemy robić teraz ściągacz. I ściągacz robimy w taki sposób, że zobaczcie, pierwsze oczko robimy na prawo.
Drugie oczko robimy na lewo i oczko lewe robimy w taki sposób, że nitka z przodu, wkłuwamy się z tej strony i robimy oczko lewe. I robimy tak na zmianę nasz ściągacz. Raz oczko prawe, raz oczko lewe do samego końca tego okrążenia. Ok, zobaczcie, ja już zrobiłam cały rząd mojego ściągacza. Ostatnie moje oczko było moim oczkiem lewym, ponieważ pierwsze było prawym, no i liczba oczek była parzysta. Dobra, zakładamy marker na druty z powrotem i już mamy druty 3 mm i jedziemy sobie dalej nasz ściągacz. Słuchajcie, ściągacz generalnie robimy w taki sposób, że teraz nad oczkiem prawym robimy oczko prawe, nad oczkiem lewym robimy oczko lewe. Czyli dokładnie tak, jak zaczęliśmy robić, jedziemy cały czas tak samo. Czyli nad prawym jest oczko prawe, nad oczkiem lewym jest oczko lewe. I taki ściągacz będziemy robić przez około 5-6 cm. No i słuchajcie, tak to u mnie wygląda. Mój ściągacz ma 5 cm długości. I teraz tak, ściągnęłam już mój marker, ucięłam nitkę i to tak dosyć grubo, ponieważ będziemy teraz kończyć naszą robótkę takim elastycznym zamknięciem. Ci, co ze mną dziergają, oczywiście znają już to zamknięcie, ci, co nie, to oczywiście pokażę. Jeżeli mimo wszystko będziecie mieć jakikolwiek problem z tym zamknięciem, no to znajdziecie w poradach również osobny filmik na ten temat. A teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ucięcie nitki, to ja je ucięłam tak no, dosyć sporo, myślę, że to nawet z 2 metry jest. I teraz słuchajcie, będziemy rozpoczynać. Już mam ją nawleczoną na moją igłę. I teraz tak. Generalnie, żeby zamknąć tak elastycznie nasze oczka, to potrzebujemy wykonać 4 ruchy. Jeden ruch, czyli ten pierwszy, jeżeli chodzi o to pierwsze oczko, jest inny niż pozostałe. Zobaczcie, robimy tak. Po prostu się wkłuwamy tutaj, tak jakbyśmy na prawo przerabiali nasze oczka. Przeciągamy naszą nitkę. I teraz uwaga. Ruch pierwszy to jest taki, że wkłuwamy się tutaj pomiędzy te dwa oczka, przeciągamy nitkę i wkłuwamy się w drugie oczko tutaj, przeciągamy nitkę. To był ruch pierwszy. Ruch drugi, wkłuwamy się znowu w to pierwsze oczko tutaj, zobaczcie, przeciągamy nitkę, ruch drugi i ruch drugi minął, ściągamy oczko. Ruch trzeci, wkłuwamy się tutaj w to oczko drugie, tak jakby, które mamy na drucie, ale od przodu, zobaczcie. Ok. Ruch czwarty, wkłuwamy się w pierwsze oczko również od przodu. I ściągamy. I powtarzamy tę czynność. Jeszcze raz, zobaczcie. Pierwsze oczko ja robię troszeczkę szybciej. Zobaczcie, tu się wkłuwam i od razu automatycznie wkłuwam się tutaj w to oczko. To jest pierwszy ruch. Ruch drugi w pierwsze oczko. Ściągam. Ruch trzeci. Ruch czwarty. I ściągam. Czyli jak spokojnie możecie sobie zauważyć, robimy 4 ruchy, po 2 ściągamy oczko. Tak. I tak, słuchajcie, pracujemy cały czas. Tak jak Wam powiedziałam, jeżeli ktoś z Was ma problem, nie może tego załapać, to zapraszam Was w moich poradach na kanale, znajdziecie filmik odpowiedni, który Wam pokaże dokładnie, jak to zrobić. Tu Wam chcę jeszcze pokazać, co w momencie, kiedy zostają nam 2 oczka na drucie, to generalnie robimy cały czas to samo. Zobaczcie, mamy 2 oczka, robimy nasz ruch pierwszy,
nasz ruch drugi, czyli dokładnie tak jak po kolei tam nam to wszystko schodzi. Tutaj ściągamy, mamy ostatnie oczko i zobaczcie, szukamy sobie tutaj pierwszego oczka. Może niech będzie tutaj. Kuwamy się w ten sposób, tak jakbyśmy robili trzeci ruch, no i czwarty i ściągamy tutaj druciki. Tutaj wystarczy teraz zabezpieczyć nasze nitki i je pochować. Dobra, i tak słuchajcie, to wygląda. Tak słuchajcie, wygląda dół, tak wygląda góra. I teraz zabieramy się za rękawy. Ok, słuchajcie, rozpoczynamy z naszymi rękawami. Ja mam takie druty też 4 mm grubość. Jeżeli chodzi o długość, to one mają 30 cm i to jest długość idealna na nasze rękawy. Później, jeżeli będę miała już zbyt mało tych oczek i te druty będą za długie, to zmienię na jeszcze dłuższe druty i zacznę pracować Magic Loopem. O ile oczywiście będzie taka potrzeba. Na chwilę obecną 30 cm w zupełności mi wystarczą. I teraz tak, mamy 62 oczka na naszych drutach. Tutaj dodaliśmy sobie nasze dwa oczka i te dwa oczka będzie trzeba narzucić z powrotem na drut. I teraz tak, jeżeli narzucimy same te dwa oczka, to pojawią nam się tutaj dziurki z jednej i z drugiej strony, a my oczywiście tego nie chcemy, dlatego narzucimy sobie troszeczkę więcej tych oczek. Weźmiemy sobie naszą nitkę. Słuchajcie, ja ją narzucam w taki sposób na palec i zobaczcie, szukam sobie oczka jakiegoś fajnego, na przykład tutaj. Chodzi o to, że jeżeli ja wyciągnę to oczko, zobaczcie, to żadna dziura mi tutaj nie powstaje. Też trzeba mieć to na uwadze i przeciągam sobie moją niteczkę. Ok. I jadę sobie tutaj dalej. Oczko. Mamy już dwa oczka. Trzy. Cztery. Tutaj może piąte. No i jeszcze jedno, gdzieś, żeby było parzyście, może tutaj. Czyli mamy sześć oczek, nie, tutaj jakoś tak słabo to wygląda. Słuchajcie, może niżej, może tutaj. Dobra, mamy sześć oczek i teraz tak, nasz środek naszego rękawa znajduje się po środku, czyli pomiędzy tymi sześcioma oczkami. I jedziemy sobie dookoła. Słuchajcie, jedziemy sobie cały rękaw tutaj dookoła przez jakieś 9 rzędów. W 10 rzędzie będziemy odejmować nasze oczka. Także jedziemy sobie na prawo, tutaj dookoła. Uważamy tutaj na te pierwsze oczka, które narzuciliśmy, bo mogą być ruchome. I tak sobie jedziemy na prawo przez 9 rzędów. Ok, zrobiłam już 9 rzędów i teraz pokażę Wam, jak będziemy zmniejszać. Uwaga, jesteśmy za markerem z lewej strony. I teraz tak, jedno oczko na prawo i teraz to oczko przenosimy na drugi drut, to oczko przerabiamy i to nieprzerobione, zobaczcie, przenosimy na tym przerobionym. W ten sposób. I jedziemy sobie do końca naszego rzędu. Zatrzymujemy się trzy oczka przed markerem. Ok, jestem trzy oczka przed markerem i te dwa oczka tutaj przerabiamy równocześnie na prawo. I w ten sposób pozbyliśmy się dwóch oczek w rzędzie. Czyli robimy 9 rzędów na prawo, w 10 rzędzie usuwamy dwa oczka i tak pracujemy cały czas. Dokładnie w ten sposób, jak Wam pokazałam, będziemy usuwać
nasze oczka. Pokażę Wam jeszcze na sucho, jak to wygląda. Generalnie jak mamy marker, to jedno oczko przerabiamy na prawo zawsze z jednej strony markera, tak samo z drugiej strony markera też mamy jedno takie oczko. I generalnie z lewej strony robimy tak, że jedno oczko przekładamy na drut, drugie przerabiamy i to przełożone przekładamy nad tym przerobionym. Znowu z drugiej strony markera, czyli z prawej strony markera, przerabiamy dwa oczka na prawo. I tak właśnie będziemy redukować liczbę naszych oczek. Ok, zobaczcie, tak wygląda mój rękaw. Ja już prawie skończyłam, teraz będę zaczynała robić mój ściągacz. I teraz tak. Jeżeli chodzi o zmniejszanie, zmniejszam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 razy. I teraz mam na drucie, na drutach mam tutaj 46 oczek. Co jeszcze? Jeszcze Wam podam, ile tutaj mamy centymetrów spod paszki. Zobaczmy. Mamy, słuchajcie, 40-41 centymetrów. Dobra. Więc to jeżeli chodzi o rękaw, jak widzicie, ja już zmieniłam swoje druty też na 3 mm, na 3 mm, na grubość 3 mm. Wy też możecie to zrobić. Oczywiście na dłuższe, ponieważ krótsze tutaj, znaczy nie mam takich krótkich, więc muszę pracować tymi. I będę pracowała Magic Loopem, oczywiście Wam to pokażę. Jeżeli chodzi o druty, tutaj te 30 cm długość, które używałam do rękawa, to one praktycznie były ze mną do samego końca. Dopiero teraz je zmieniłam na te dłuższe, ponieważ będziemy pracować Magic Loopem. Także tutaj mamy druty 3 mm, 80 cm żyłka. I teraz Wam pokażę, jak będziemy pracować Magic Loopem. Będziemy teraz robić ściągacz 1 na 1, czyli jedno oczko prawe, jedno lewe, tak samo jak robiliśmy to na dole naszego sweterka. Ok, dobra. I teraz zobaczcie, co robimy. Mamy bardzo długie druty. Wyciągamy sobie w połowie gdzieś tak żyłkę. Ten drut ląduje tutaj, na oczkach tak jakby. A tym drutem będziemy pracować. Wkładamy sobie tutaj marker. I ten drut wyciągamy sobie i pracujemy. Robimy nasz ściągacz 1 na 1, czyli raz oczko prawe, raz oczko lewe. Ja już tutaj Wam tego nie będę pokazywała, ponieważ myślę, że wiecie, o co chodzi. Ten ściągacz robimy takiej samej długości jak na dole swetra, czyli około 5 cm i zamykamy naszym elastycznym sposobem. Tutaj chcę dojść do samego końca tego drutu. Chcę Wam pokazać, jak to będzie wyglądało dalej. Jeżeli ktoś oczywiście nie wie, jak pracować Magic Loopem. Dobra, robimy tutaj ostatnie oczko. I teraz zobaczcie. Przewracamy nasze druty na tą stronę. Wyciągamy tym razem tą żyłkę. I ten drut tym razem ląduje tutaj na oczkach. Tutaj było ostatnie oczko lewe, ok. I wyciągamy sobie drut i pracujemy dalej. Tak? Czyli dalej robimy sobie nasz ściągacz. I tak, słuchajcie, pracujemy przez około 5 cm. Słuchajcie, i tak wygląda mój rękaw. Ja już skończyłam. Już zamknęłam również moimi elastycznymi oczkami mój rękaw. I teraz będę rozpoczynała kolejny. I teraz słuchajcie, pamiętajcie, że jeżeli rozpoczynacie kolejny rękaw, robicie go dokładnie tak samo jak tamten pierwszy. Tak samo jeżeli tam pod pachą dodaliśmy 6 oczek, tutaj również dodajemy 6 oczek i wszystko robimy dokładnie tak samo. Ja już Wam nie będę pokazywała drugiego rękawa, wystarczy, że Wy cofniecie sobie film i zrobicie swój drugi rękaw. No i zobaczcie, mam już dwa rękawy, tak wygląda mój sweterek. I teraz będziemy rozpoczynać naszą tutaj górę, będziemy robić nasz dekolcik w serek.
Także zabieramy się do pracy. Będziemy, słuchajcie, narzucać teraz nasze oczka z powrotem na druty. Ja mam tutaj druty 3 mm i właśnie na 3 mm będziemy robić, czyli o rozmiar mniejszych niż normalnie robiliśmy sweter. Mam tutaj druty 80 cm. Boję się, że mogą być trochę za długie, ale mam nadzieję, że będzie ok. Słuchajcie, rozpoczynamy tutaj od z tyłu, czyli jestem z tyłu naszego sweterka. Będziemy zaczynać narzucać nasze oczka gdzieś tak od środka, także szukamy sobie tutaj jakiegoś takiego środkowego naszego oczka. Przybliżam kamerę, żeby było lepiej widać. I to będzie początek i koniec naszego okrążenia. I teraz zobaczcie, wkuwamy się tutaj, przeciągamy nitkę. Ok. I tak po kolei narzucamy nasze oczka na druty. W ten sposób. I jedziemy tak dookoła. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten moment z przodu i narzucanie tych naszych oczek, to też jest bardzo prosta sprawa, ponieważ tutaj, zobaczcie, od góry mamy taki łańcuszek. I musimy tak się wkuwać, aby ten łańcuszek cały czas z nami był. Zobaczcie, z tej strony. Ja się tak wkułam, że mój łańcuszek tutaj cały czas jest. I teraz zobaczcie, mamy tutaj nasze oczka. I my się w nie wkuwamy. Można spokojnie je zobaczyć, tutaj mamy łańcuszek, czyli tak jakby pod łańcuszek się wkuwamy w każde tutaj oczko. W ten sposób. Dzięki czemu powstaje nam tutaj cały czas nasz łańcuszek. Ok, zobaczcie, u mnie tak to wygląda. Narzuciłam już swoje oczka i teraz tak. Wszystkich moich oczek jest 136 i ponieważ będziemy pracować ściągaczem 1:1, to musimy mieć parzystą liczbę oczek. Koniec i początek mam tutaj, zaraz wrzucę tutaj marker. Środek, czyli ten nasz sereczek jest tutaj. Wy też sobie znajdziecie takie jedno oczko, które jest centralnie na środku i je zaznaczcie markerem. I teraz tak, jak będziemy... jeszcze jedno. Jeżeli już narzuciliście tutaj te oczka, te szczególnie tutaj, które są z tej strony, to mam nadzieję, że zwrócicie na to uwagę, żeby było mniej więcej tyle samo oczek z jednej i z drugiej strony. I teraz tak, będziemy pracować tym ściągaczem i to oczko tutaj musimy tak obliczyć sobie te oczka, że to oczko tutaj jest oczkiem lewym. To oczko na środku jest oczkiem lewym. Później oczywiście ono będzie nam robiło taki fajny łańcuszek, także nie przejmujcie się, to nie jest tak, że lewe tam będzie na lewo. Dobra. Tu mi się poplątało wszystko, ale spoko. I zaczynamy działać. Czyli robimy sobie... Jedziemy sobie ściągaczem. Gdzie ja mam jeszcze? O, jest. Zaznaczamy sobie przód, nasz początek i koniec. I jedziemy sobie ściągaczem, słuchajcie, do naszego markera. Zatrzymujemy się jedno oczko przed. Czyli tutaj robimy sobie nasz ściągacz. Uwaga, pierwsze oczko. Raz jedno oczko prawe, raz lewe. I zatrzymujemy się jedno oczko tutaj przed markerem. Zobaczcie, jestem jedno oczko przed markerem, czyli marker mi pokazuje, gdzie jest centralny ten punkt tutaj, to nasze oczko centralne. I robimy coś takiego. Ściągam ten marker, bo on mi będzie troszeczkę przeszkadzał. I tak, to oczko przenoszę na drugi drut. Oczko centralne przenoszę na drugi drut. Kolejne oczko przerabiam na prawo. Ok. I te dwa oczka przeniesione przerabiam nad tym przerobionym. Trochę jest zamotka, ok. I mamy.
i bierzemy marker i zaznaczamy sobie, to jest cały czas nasze oczko centralne, i jedziemy sobie dalej. Nasz ściągacz do samego końca. Ok, jesteśmy przy drugim okrążeniu i znowu zatrzymałam się jedno oczko przed markerem, przed tym oczkiem centralnym. I teraz tak, ten rząd będziemy robić zupełnie inaczej. I ten rząd, tak jak teraz Wam pokażę, będziemy już powtarzać cały czas w kółko. Tylko tamten pierwszy wyglądał zupełnie inaczej. I teraz co robimy? Zobaczcie. To oczko przenosimy na drugi drut. To oczko ściągamy z tym markerem właśnie. On marker nam tutaj zabezpiecza to oczko, więc ściągamy. I teraz tak, to oczko z powrotem wraca na drut i te dwa oczka równocześnie przerabiamy na prawo. Ok. Teraz to oczko wraca z powrotem na drut. Ściągamy marker, żeby nam nie przeszkadzało. Zobaczcie. I to oczko, właśnie to centralne, przechodzi nad tymi oczkami przerobionymi. Zobaczcie. O, właśnie w ten sposób. Tak to wygląda. I my sobie dalej jedziemy nasz wzór, czyli nasz ściągacz. I tak będą te nasze rzędy się powtarzały. Zobaczcie, tutaj ten łańcuszek będzie z nami. Marker zakładamy, żeby się po prostu nie pomylić, że tutaj jest to oczko. Ok. I my sobie jedziemy dalej. Te rzędy teraz będą się powtarzały. Cały czas będziemy robić ten ściągacz i cały czas już tak samo będziemy przerabiać te oczka tutaj na samym środku. Ja Wam oczywiście jeszcze raz pokażę, jak to będzie wyglądało. I tak naprawdę teraz od Was zależy, jak szeroki chcecie ten dekolt, czy chcecie, jak długo chcecie ten ściągacz robić, to od Was tutaj zależy. Ja w sumie jeszcze nie zdecydowałam, może to będzie jakieś 3-4 centymetry, tak myślę. I tak będziemy, słuchajcie, pracować teraz. Słuchajcie, pokazuję jeszcze raz ten moment tego naszego środeczka. Ja przy okazji zmieniam sobie druty na mniejsze, żeby było mi wygodniej. Słuchajcie, to oczko przenosimy na drugi drut. To oczko ściągamy, ale z markerem, żeby nam nie uciekło. Ok, ściągamy z markerem. Z powrotem to oczko na drut przerabiamy razem, równocześnie na prawo. To oczko, które jest tutaj, marker nam trzyma, wraca na drut. Ściągamy marker. I to oczko przerobione tutaj przechodzi. Zobaczcie, w ten sposób. I to oczko wraca. I my dalej sobie kontynuujemy naszą pracę. No i zobaczcie, tak to u mnie wygląda. Ja już więcej nie będę robiła mojego tutaj dekoltu. Zobaczcie, zrobiłam dosłownie 3 cm długości. Tak wygląda nasz łańcuszek. Muszę przyznać, że wyszedł całkiem przyzwoicie. I teraz tak, jeżeli bardzo ważna sprawa jest, jeżeli robicie właśnie ten dekolt, aby te dwa oczka pomiędzy tutaj naszym łańcuszkiem na samym końcu były oczkami lewymi, czyli żeby wszystko się zgadzało, tak? Prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe. Ponieważ jak teraz będziemy elastycznie zamykać nasze oczka, to żeby wszystko ładnie tutaj się zgadzało. Także zobaczcie, u mnie tak jest. Dwa oczka lewe mam pomiędzy tutaj tym naszym łańcuszkiem. No i zamykam sobie teraz moje oczka moim tym sposobem elastycznym. No i zobaczcie, ja już skończyłam mój sweterek. Tak to wygląda.
Zostaje mi teraz tylko pochowanie nitek i wypranie tego sweterka. I polecam Wam również wypranie swojego sweterka, wtedy zobaczycie, jak fajnie ułożą się te oczka, wyprostują się. I oczywiście nasz sweterek może przybrać też troszeczkę innego kształtu, musicie o tym pamiętać. Także tak wygląda sweterek. Mam nadzieję, że ten film był zrozumiały i daliście sobie radę i teraz macie takie same sweterki. Pozdrawiam, hejka.